Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Jest mi niezmiernie miło przywitać Państwa i tych będących z nami tutaj na miejscu w Warszawie, jak i Państwa, którzy są z nami online. Witamy na wydarzeniu poświęconym raportowi Bezkarni przestępstwa przeciwko zwierzętom, autorem którego jest obecny tu z nami Dawid Karaś. Ja nazywam się Anna Chrobot, będę miała przyjemność poprowadzenia tej konferencji i moderowania dyskusji na temat raportu. Jest z nami na miejscu już wspomniany Dawid Karaś, czyli autor raportu, zarząd Stowarzyszenia Ochrony Zwierząt Ekostraż. Jest z nami również pani Katarzyna Wilkołaska z biura pani poseł Sylwii Spurek oraz profesor Andrzej Elżanowski. Jest mi niezmiernie miło Państwa tu widzieć. A online jest z nami również pani Magdalena Gałkiewicz. A później mamy nadzieję, że uda się dołączyć również pani Karolinie Kuszlewicz, pani mecenas, która na pewno nas będzie miała cenny głos w tej dyskusji. No i mam nadzieję, że będzie się Państwu podobało. Prezentacja na temat raportu, którą przygotował dla Państwa Dawid Karaś, potrwa około 40-50 minut. Po niej chcielibyśmy podyskutować o wnioskach z raportu i bardzo bym chciała, żeby Państwo, którzy są z nami online, odważyli się zadać pytania, które mam nadzieję będę miała okazję zadać osobom, które są ze mną na sali i postaramy się, żeby to była interesująca i zmieniająca coś dyskusja. Bardzo Państwa zapraszam i oddaję głos Dawidowi Karasiowi. Dziękuję. Dzień dobry Państwu. Miło mi Państwa przywitać dzisiaj na konferencji prasowej dotyczącej raportu Bezkarni, który powstał na kanwie naszej wcześniejszej pracy. Dziękuję. Naszej wcześniejszej pracy, czyli raportu, jak Polacy znęcają się nad zwierzętami. Jest to pewnego rodzaju kontynuacja. Ten raport został wydany w 2016 roku. Postanowiliśmy sprawdzić, w jaki sposób zmieniła się sytuacja od tamtego czasu. Czy ja mam przełączać sam prezentację? Tak. Okej, rozumiem. Okej. Nasza najnowsza publikacja dotyczy karania oraz ścigania przestępstw przeciwko zwierzętom w latach 2016-2021. Tutaj procedura była podobna jak w poprzednim raporcie, to znaczy badaliśmy w trybie dostępu do informacji publicznej dokumenty urzędowe typu postanowienia o umorzeniu, postanowienia o odmowie wszczęcia dochodzenia oraz wyroki sądowe. W tym celu wybraliśmy prawie 190 prokuratur rejonowych z całego kraju oraz blisko 50% sądów rejonowych. Okej, dobra. Czemu wybraliśmy takie lata? Z dwóch powodów. Jeden jest powodem pragmatycznym, a mianowicie w 2018 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt, która zwiększyła kary za przestępstwa przeciwko zwierzętom. Była przedmiotem wielu wydarzeń politycznych, między innymi pan doktor Jaki chwalił się, że nastąpił wzrost w wyniku tej nowelizacji, czy nastąpi wzrost w wyniku tej nowelizacji aktów oskarżenia wnoszonych do sądu o 20%. Dobra, ostatni raz się pomyliłem. Czyli to była podstawowa taka motywacja, że doszło do zmiany prawa,
do zmiany prawa bardzo takiej populistycznej w tym zakresie, że po prostu zwiększono kary za znęcanie się nad zwierzętami. A wiadomo, że jest to postulat, z którym rzadko kto się nie zgadza. I wielu ekspertów, tak zwanych ekspertów, uważa, że rozwiązuje to problemy związane z ochroną zwierząt w Polsce. Drugi powód jest jeszcze ciekawszy, dlatego że w tym roku mija 77 lat od chwili ukazania się Wyzwolenia zwierząt Petera Singera, jednej z takich książek, która jest powszechnie znana jako czynnik, który miał zmienić nasze myślenie w podejściu do zwierząt. W tym sensie, że tutaj Singer, dokonując, zwrócił uwagę po pierwsze na to, że zwierzęta są bytami, jak to zauważa czy nazywa profesor Elżanowski, bytami doznaniowymi, zdolnymi do odczuwania bytu i do odczuwania cierpienia oraz szeregu pozytywnych doznań, i te doznania powinniśmy brać w naszych rozważaniach etycznych, jeżeli chcemy być racjonalni. Singer opisywał różnego rodzaju praktyki wykorzystywania zwierząt, które nie znajdowały racjonalnego uzasadnienia, czyli na przykład konsumpcja zwierząt, na przykład wykorzystywanie ich do często powtarzalnych eksperymentów medycznych. Kiedy ja czytałem tą książkę, byłem przekonany, a czytałem ją w latach 90., że to na ogromną skalę nie nastąpi za czasów mojego życia. Tymczasem okazało się, że bez problemu jestem w stanie w każdym z tych sklepów, które tutaj są, kupić jakiś produkt przeznaczony dla wegan. Czyli w jakimś stopniu ta rewolucja trwa. Natomiast z drugiej strony, w sensie prawnym, mamy od 97 roku ustawę o ochronie zwierząt i w tym zakresie żadnej rewolucji nie było i bardzo niewiele się zmienia. Muszę Państwu powiedzieć kilka słów na temat tego, jakie przestępstwa przewiduje w ogóle polskie prawo przeciwko zwierzętom. Są to trzy przestępstwa. Pierwsze to jest zabijanie zwierząt, które może być zabijaniem nieuzasadnionym albo niehumanitarnym. Ustawa o ochronie zwierząt precyzuje pewne czynniki, które uprawniają do uśmiercenia zwierzęcia. Na przykład konsumpcjonizm, rybołówstwo i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Z drugiej strony ustawa o ochronie zwierząt wymaga, żeby nawet jeżeli uśmiercanie zwierząt jest zasadne, odbywało się w sposób humanitarny. Jeżeli takie zabijanie zwierzęcia jest nieuzasadnione albo niehumanitarne, stanowi przestępstwo. Drugim przestępstwem jest przestępstwo znęcania się nad zwierzętami, które ogólnie rzecz biorąc polega na zadawaniu albo świadomym dopuszczaniu do zadawania zwierzętom bólu lub cierpienia.
oba te przestępstwa występują w tak zwanym typie kwalifikowanym szczególnym okrucieństwem. To znaczy, że jeżeli sprawca w zakresie swojej motywacji stosuje takie metody czy takie formy znęcania się albo uśmiercania zwierząt, które są nastawione na to, żeby te cierpienia zwielokrotnić, odpowiada za kwalifikowany typ przestępstwa, odpowiednio znęcania się albo niehumanitarnego uśmiercenia zwierzęcia. Ponieważ jest to istotne, muszę Państwu powiedzieć również o tym, mimo że nie jest to Uniwersytet Warszawski, że każde przestępstwo ma swoją strukturę opisaną. I pierwszym elementem jest znamie podmiotu, czyli sprawcy. Musi być ktoś, dla kogo przestępstwo jest przewidziane. Na przykład nie każdy popełni przestępstwo związane z usunięciem ciąży, bo nie każdy jest kobietą w ciąży. Natomiast przestępstwa przeciwko zwierzętom są przestępstwami powszechnymi. Może popełnić je każdy i co ważne, są one ścigane z urzędu. To znaczy, że organ ścigania, który dowiaduje się o podejrzeniu popełnienia takiego przestępstwa, jest obowiązany z urzędu podjąć postępowanie w tej sprawie. Wreszcie są znamiona przedmiotu, które dotyczą tego dobra, które jest tutaj chronione. Ustawa o ochronie zwierząt chroni indywidualne zwierzęta przed zadawaniem im cierpienia przez ludzi. Taką podstawową zasadą ustawy o ochronie zwierząt jest zasada humanitarnego traktowania zwierząt, czyli takiego traktowania, które uwzględnia potrzeby zwierzęcia oraz zapewnia mu ochronę i opiekę. Na pierwszy plan to tą zasadę wysunęła Karolina Kuszlewicz, niestety nieobecna tutaj, autorka najnowszego komentarza do ustawy o ochronie zwierząt, która uważa, że ta ustawa, jeżeli rzeczywiście ma być ustawą o ochronie zwierząt, to jej treść powinna być przypisem tylko do tej zasady. Czy tak jest? Zobaczymy za chwilę. Jeszcze nie najgorsza, są znamiona przedmiotowe też, czyli te czynności, które możemy zrobić zwierzętom. Jak już mówiłem, jeżeli uśmiercamy zwierzę, ustawa precyzuje powody, w których możemy dokonać takiego uśmiercenia. Na przykład jest to ubój i uśmiercanie zwierząt gospodarskich. Na to się społecznie godzimy, mimo że, jak mówiłem, możemy kupić produkty nie pochodzące z eksploatacji zwierząt. Jest to na przykład działanie niezbędne do usunięcia poważnego zagrożenia sanitarnego ludzi lub zwierząt. I tych powodów jest kilka. Jeżeli chodzi o tą stronę humanitarną, to znów to uśmiercenie musi, czy ono jest uzasadnione, czy ono jest nieuzasadnione, ustawodawca zakłada, że ono musi odbywać się wyłącznie w sposób humanitarny, czyli musi minimalizować to cierpienie zwierząt. Do tego jest szereg przepisów szczegółowych, na przykład, że zwierzę kręgowe w ubojni może być uśmiercone wyłącznie po uprzednim pozbawieniu świadomości takiego zwierzęcia, z ważnym wyjątkiem, takim, że Polski Trybunał Konstytucyjny dokonał depenalizacji, czyli nie karze, jeżeli ma to miejsce bez pozbawienia świadomości w przypadku tak zwanego uboju rytualnego. Ilustracja takiego przestępstwa zabicia zwierzęcia,
które jest niehumanitarne i nieuzasadnione. Po prostu pan na ulicy we Wrocławiu zabił psa cegłą. Przestępstwo znęcania się nad zwierzętami generalnie polega na zadawaniu albo świadomym dopuszczaniu do zadawania bólu i cierpienia zwierzętom. Do tego dołączony jest katalog czynności, które w szczególności są znęcaniem się nad zwierzętami. Paradoks trochę polega na tym, że część z tych czynności została skopiowana z rozporządzenia prezydenta Mościckiego z 28 roku o ochronie zwierząt, na przykład umyślne zranienie albo okaleczenie zwierzęcia, bicie zwierząt. Następnie na przestrzeni lat od 1997 roku do tego dodawano różnego rodzaju czynności sprawcze. Ja mam ogromny problem z tym przepisem, dlatego że on łączy w sobie zarówno formy, które są przemocą wobec zwierząt, jak i czynności, które mają niewiele wspólnego z sadyzmem czy przemocą. Na przykład utrzymywanie zwierzęcia w niewłaściwych warunkach bytowania na poziomie dogmatyczno-prawnym i językowym będzie czymś innym niż bicie tego zwierzęcia. Mimo tego wszystko to, co można zrobić w Polsce zwierzętom, to albo je uśmiercić, albo znęcać się nad nimi. Pomimo tego, że te czynności wykonawcze tego znęcania są absolutnie odmienne. Złośliwe straszenie albo drażnienie zwierząt również, porzucenie zwierzęcia. Generalnie praca ustawodawcy od 1997 roku polega na tym, żeby te czynności mnożyć. Ich jest w tej chwili około 20. To jest przykład też z naszej interwencji znęcania się nad zwierzętami. Polegało ono na tym, że pan przywiązał psa na pasku do fotela i nie karmił go. Najgorsza rzecz dla każdego, czyli znamiona podmiotowe przestępstwa, a mianowicie problem też z polską ustawą na ochronie zwierząt polega na tym, że te przestępstwa mogą być popełnione tylko umyślnie, to znaczy, że sprawca musi mieć zamiar popełnienia czynu zabronionego. Natomiast jest to niezwykle istotna kwestia, ponieważ decyduje o winie sprawcy. Jeżeli na przykład ktoś zagłodził psa i nie udowodnimy mu, że działał w zamiarze bezpośrednim, umyślnie na razie, powiedzmy sobie, że umyślnie zagłodził tego psa, to nie poniesie odpowiedzialności karnej. To się nazywa tak zwaną dekompletacją znamion przestępstwa. Wszystkie te elementy, o których mówiłem, muszą tworzyć jedną spójną całość, żeby skazać kogoś, najpierw postawić zarzuty, a potem skazać za znęcanie się nad zwierzętami. Jeżeli zabraknie umyślności, to nie będzie przestępstwa, mimo że pies jest ofiarą sprawcy. Umyślność to jest albo zamiar bezpośredni, albo zamiar ewentualny. I to jest bardzo proste akurat. Zamiar bezpośredni, no to sprawca chce popełnić ten czyn zabroniony i zdaje sobie sprawę z tego, że ten czyn jest zabroniony, mimo tego chce go popełnić. Przykład bardzo prosty, nie wiem, gdybym chciał zabić kogoś z państwa, no to wziąłbym nóż i bym go po prostu zabił. Natomiast zamiar ewentualny
polega na tym, że sprawca nie chce popełnić czynu zabronionego, ale przewiduje możliwość jego popełnienia. Jest mu obojętne, czy popełni czyn zabroniony, ale godzi się na to. I taki zamiar zawsze towarzyszy innemu zamiarowi. Podam znów przykład swój ulubiony. Jeżeli postanowiłbym z panią mecenas Anną Chrobot okraść stację benzynową we Wrocławiu z użyciem noża i w wyniku tej naszej działalności, podejrzewam, że nieudolnej w zakresie kradzieży tych środków finansowych, zginąłby ten człowiek od noża, odpowiadalibyśmy również za zamiar w zamiarze ewentualnym, ponieważ biorąc tego typu przedmiot do tej sytuacji, godziliśmy się na to w woli i świadomości, no, że nie bierzemy go, że może zostać użyty jak gdyby w tej sytuacji. I teraz przestępstwo zabijania zwierząt może zostać popełnione zarówno w zamiarze bezpośrednim, jak i ewentualnym. Problem, że przestępstwo znęcania się nad zwierzętami zgodnie z poglądami mądrych prawników, którzy zajmują się dogmatyką prawa, czyli zgodnie z poglądami doktryny tak zwanej, jak i zgodnie z orzecznictwem sądu, może zostać popełnione wyłącznie w zamiarze bezpośrednim. I jest to problem, duży problem, dlatego że nie dość, że mamy pomieszanie różnych czynności sprawczych, które stanowią znęcanie się nad zwierzętami, to jeszcze ten zamiar sprawczy trzeba odnosić do zamiar popełnienia czynu zabronionego, trzeba odnosić do tej czynności sprawczej, czyli trzeba ustalać, czy jeżeli ktoś utrzymywał psa na przykład w stanie nieleczonej choroby, to czy towarzyszył temu zamiar bezpośredni, czy nie. Czy na przykład tylko się godził na to. Za kompletną patologię uważam, że ta ustawa nie przewiduje żadnych czynów poza wykroczeniami, które bardzo rzadko są ścigane, które byłyby nieumyślne. Bo bardzo często jest tak, że działamy i nie mamy żadnego zamiaru. A mimo tego powinniśmy ponieść odpowiedzialność karną. Ja przeczytałem około 2000 dokumentów urzędowych, wyroków sądowych i postanowień. I wiecie państwo, co się w nich powtarza? To, że no okej, pan miał psa, panu wrósł się łańcuch w szyję. Było lato, przepraszam za sformułowanie kolokwialne, ale zalęgły się tam larwy po prostu. Pies stracił życie, no ale ten pan się tłumaczy, że ten pies miał długą sierść, on nie wiedział. No dawał mu jeść, pić tak jak trzeba, pies był gruby, no nie zauważył. Czyli nie dochował środków ostrożności wymaganych w danych okolicznościach. I gdyby to było przestępstwo także nieumyślne, poniósłby odpowiedzialność karną. Czyli na drugi raz wiedziałby, że ciążą na nim specjalne obowiązki związane z opieką nad tym psem. Między innymi takie, żeby sprawdzić, czy jeżeli tak dobrze karmi tego psa, nie powoduje tego, że ten łańcuch zaczyna wrastać mu się przyje. W tej chwili nie ma takiej możliwości, żeby poniósł odpowiedzialność karną, także za wykroczenie, bo nie ma takiego wykroczenia. Jest, ale no kończy się pouczeniem zazwyczaj albo mandatem 50-kwotowym.
Czyli już na tej podstawie mogę powiedzieć, że te przestępstwa, które mamy w ustawie o ochronie zwierząt, są kompletnie nieprzemyślane. Ja próbowałem dotrzeć do tego, kto to w ogóle wymyślił i jak to powstało. Przejrzałem serwery sejmowe i niestety nie udało mi się to. Wiem tylko, że pojęcie znęcania się nad zwierzętami zostało zaczerpnięte z tego rozporządzenia, które obowiązywało w dwudziestoleciu międzywojennym. A jeszcze ciekawszą sprawą jest to, że znalazłem komentarz do artykułu 169 kodeksu karnego starego, który dotyczy znęcania się nad osobą zależną. To jest też przestępstwo, tak samo się nazywa. W tej chwili jest to artykuł 207 kodeksu karnego, gdzie ktoś po prostu wyciął kawałek fragmentarza, kawałek komentarza do tego artykułu. Ta definicja nie została przez nikogo wymyślona. To jest kawałek komentarza do artykułu 169 kodeksu karnego. Jaki problem jeszcze jest ze ściganiem tego znęcania się nad zwierzętami? No taki, że gdybym państwu, a nie wydrukowałem, żałuję, przeczytał czynności sprawcze znęcania się nad inną osobą, no to państwo, włosy by państwu wypadły niektórym z głowy. To jest przypalanie lokówką, to jest zapraszanie do domu prostytutek, żeby dokonywać tego typu aktów na widoku żony, to jest lżenie jej. I teraz takich przestępstw jest o wiele więcej niż przestępstw dotyczących ochrony zwierząt, bo to też zbadaliśmy, wielokrotnie więcej. I teraz jak taka sprawa, że jakaś tam pani zagłodziła psa, trafia do policjanta, to jak jest znęcanie tej baba pobita, przypalana lokówką, a tutaj pani zagłodziła psa, pewnie sama biedna, pewnie sama nie miała pieniędzy. I takie sprawy kończą się umorzeniem. Zresztą, co ciekawe, ja również podejmuję takie interwencje, uczestniczę w takich interwencjach, odbieram te zwierzęta właścicielom, bo organizacje w Polsce mają takie uprawnienie jeszcze. A potem opowiadam policjantowi, jak bardzo pies był zagłodzony, przekładam opinie lekarsko-weterynaryjne, a pan mnie pyta, no ale ta pani się znęcała nad tym psem? To, co się udało, to zwiększenie sankcji karnych. Dlatego, że rzeczywiście w 2012 roku, kiedy po raz pierwszy to zrobiono, to było do roku więzienia za znęcanie się albo uśmiercanie zwierząt w typie podstawowym, czyli bez szczególnego okrucieństwa, albo do 2 lat w typie kwalifikowanym. To było potwornie mało. Ustawy o ochronie środowiska przewidywały większe kary za śmiecenie. Zrobiono to w 2012 roku, czyli podniesiono kary, i w 2018 roku. Teraz to jest, jeżeli chodzi o ten typ podstawowy, do 3 lat pozbawienia wolności, jeżeli chodzi o typ kwalifikowany, do 5 lat pozbawienia wolności, przy czym też dodano do ustawy tak zwane środki karne, czyli coś, co nie jest karą, ale spełnia taką funkcję penalizacyjno-kompensacyjną. Na przykład jeżeli znęcam się nad zwierzęciem, jestem jego właścicielem, to sąd musi orzec przypadek zwierzęcia. Od 2018 roku jest również obligatoryjny obowiązek orzeczenia nawiązki na rzecz ochrony zwierząt od 1000 do 100 tysięcy złotych. Co ciekawe,
Nie wiem, jak to jest możliwe, też byłem zdziwiony. 86 po 2018 roku około 86% nie orzeka tych nawiązek, mimo że ma taki obowiązek. Nie wiem, o czym to świadczy, czy sąd nie zapoznał się z tym przepisem po prostu, czyli nie zda treści ustawy o ochronie zwierząt, bo tak naprawdę takie orzeczenie nadaje się do kasacji, dlatego że tu nie pozostawiono po 2018 roku, jeżeli czyn był popełniony po 2018 roku, nie pozostawiono wyboru. Ma być nawiązka i koniec. Czyli kary, biorąc pod uwagę polski system prawa, to nie jest tak, że nie są surowe. Są dość surowe. Co wyszło wreszcie z naszego monitoringu? Mogę odetchnąć z ulgą po tej części prawnej. Że rośnie liczba przestępstw rejestrowanych przez organa ścigania od 2016 roku. Zdarza się, że nie rośnie, ale to może być kwestią incydentalną. Generalnie, jeśli chodzi o lata 2012-2021, to ta liczba przestępstw rośnie. Nie dlatego, że nagle wszyscy rzucili się na popełnianie przestępstw, tylko moim zdaniem przynajmniej, nie jestem socjologiem, staliśmy się bardziej wrażliwi na, więcej widzimy obok siebie. W 2014 roku na przykład tych przestępstw rejestrowano około 1500, a w 2019 przekroczono 2000. Na ogół, co ciekawe, tym przestępstwem, które dominuje, jest uśmiercanie się nad zwierzętami, jeżeli chodzi o postępowania karne. Potem jest znęcanie się, natomiast na szczęście stosunkowo mało osób działa w warunkach szczególnego okrucieństwa. Teraz same złe wiadomości. Gdyby porównać lata 2012-2021, będzie slajd też dotyczący tamtych lat, to większość spraw kończy się odmową wszczęcia albo umorzeniem postępowania karnego. Z tych spraw rejestrowanych przez organa ścigania do sądu trafia około 20% aktów oskarżenia. W związku z tym nieprawdą jest, że nastąpił tutaj jakikolwiek wzrost. Zresztą można było to przewidzieć, nie robiąc jakichkolwiek badań, dlatego że jeżeli nie zmieniono znamion przestępstwa, bo nie zmieniono, mówiliśmy tylko o wzroście kar, no to w jaki sposób nagle mają wzrosnąć akty oskarżenia? ...21,5% dokładnie. W latach 2016-2021 trafiło do sądu. Czyli te sprawy zakończyły się skierowaniem aktu oskarżenia. Pozostałe to jest odmowa wszczęcia albo umorzenie. Dla przykładu lata 2012-2014 mamy prawie ten sam wykres. Ale wykresy mało mówią. Zobaczmy na liczby bezwzględne. Czyli na przykład w 2016 roku do takiej prokuratury w Bydgoszczy w północy wpłynęło 14 spraw dotyczących ochrony zwierząt. Ile skończyło się aktem oskarżenia? 2. W Gdyni 15. Ile skończyło się aktem oskarżenia? 0. W Przemyślu 10. Wpłynęło spraw, aktem oskarżenia skończyło się 0. W Wejherowie
2020 rok. 17 spraw wpłynęło, z tego powstały 2 akty oskarżenia. Jakie przestępstwa są umarzane? My też, przepraszam, już wyłączam. My nie mówimy tutaj o błahych sprawach, to chciałem podkreślić. To są sprawy, które wiążą się ze znacznym cierpieniem zwierząt. To są często drastyczne przykłady okrucieństwa wobec zwierząt. Ja przytoczę może 2, reszta jest w publikacji. To jest na przykład wrośnięcie łańcucha w kark buchaja, co doprowadziło do martwicy, przebywania zwierzęcia w nienaturalnej pozycji, zbędnego bólu oraz cierpienia. To jest na przykład znęcanie się nad 21 krowami, 4 końmi i 1 owcą poprzez przetrzymywanie ich w niewłaściwych warunkach bytowania, rażącego zaniedbania i niechlujstwa, w pomieszczeniach uniemożliwiających zachowanie naturalnej pozycji, zaniechanie leczenia, utrzymywanie ich bez odpowiedniego pokarmu i wody przez okres wykraczający poza minimalne potrzeby gatunkowe i jeszcze transport zwierząt powodujący ich zbędne cierpienie i stres. To jest, proszę Państwa, ten opis profesjonalny zawiera co najmniej kilka czynności wykonawczych określonych w ustawie o ochronie zwierząt. Mimo tego postępowanie to zostało umorzone z uwagi, ja o tym za chwilę będę mówił, braku znamion czynu zabronionego. Czyli stwierdzono, że taki czyn miał miejsce, ale jak już mówiłem wcześniej, doszło do kompletacji. Bo na przykład uznali, że to jest biedny pan, to co będziemy go skazywać. Jeszcze raz porównanie tych lat 2012, 2014, 2016, 2021. Przecież te wykresy wyglądają prawie identycznie. Teraz, czemu organy ścigania umarzają albo odmawiają wszczęcia tych postępowań? Pierwsza zasadnicza przyczyna to jest artykuł 17, paragraf 1, punkt 1, czyli czynu nie popełniono. No bo zdarza się, że ludzie, no też nie ukrywajmy, zawiadamiają policję o rzeczach, które nie miały miejsca. Na przykład pani obserwuje przejeżdżający pod sklepem samochód, samochód odjeżdża, biegnie po ulicy pies, no i pani zawiadamia, że właścicielka tego samochodu porzuciła psa. No się okazuje, że takiego czynu nie było, bo właścicielka nigdy nie miała żadnego psa. Drugą przyczyną zasadniczą jest brak znamion czynu zabronionego. Czyli, tak jak mówiłem, ktoś zagłodził psa, ale nie można przypisać mu zamiaru bezpośredniego. I to jest znaczna część umorzeń tych postępowań. Co ciekawe, w latach 2016-2021 przekroczyły one ten wariant braku czynu. Czyli więcej postępowań było umarzanych dlatego, że nie dało się przypisać winy sprawcy, bo na przykład nie było zamiaru bezpośredniego. Właściwie to jest jedyna przyczyna, którą można wskazać, no bo mieliśmy stronę przedmiotową. Te postanowienia zawsze mają opisy, co sprawca zrobił. Podmiot był żywy, przedmiot był, czyli musiało zabraknąć odpowiedniego zamiaru, bo nie ma tutaj innego wyjścia. Chociaż też
Podchodziłbym do tego ostrożnie, do tych kwalifikacji prawnych, dlatego że czytałem takie postanowienie, gdzie mężczyzna zagłodził psa na łańcuchu na śmierć. Przyszła policja na wizję lokalną, zastała psa przywiązanego na łańcuchu, który był kościotrupem do budy, ale zastała w mieszkaniu nieżywego mężczyznę, właściciela tego psa. No i umorzyła to postępowanie nie dlatego, że ten mężczyzna nie żyje, a taka powinna być podstawa prawna, tylko umorzyła dlatego, że stwierdziła brak znamion czynu zabronionego w działaniu tego mężczyzny. I znów podobnie. Nic się nie zmieniło tutaj prawie. Są różnice nieistotne statystycznie między latami 2012-14 oraz 16-21, czyli podobne są przyczyny umorzeń oraz odmów wszczęcia postępowania. Występują czasem inne przyczyny. Mitem jest, że organy ścigania umarzają postępowania karne ze względu na niską szkodliwość społeczną czynu. Nie spotkałem ani jednego takiego orzeczenia. Ale zdarzają się inne przyczyny. Na przykład zdarza się, że sprawca w czasie postępowania karnego, czyli podejrzany, któremu postawiono zarzuty, umiera. No, nie prowadzi się postępowań karnych wobec osób zmarłych. Dawid, jeżeli pozwolisz, ja bym chciała jedną rzecz zwrócić uwagę, bo powiedziałeś teraz coś, co może być niezrozumiałe dla części osób, bo nie wiedzą, z czym na koniec walczymy, jeżeli chodzi o ten zamiar wciąż. I mam przed sobą postanowienie, które przygotowałeś o umorzeniu dochodzenia. No i to, o czym mówił Dawid, czyli mamy stan faktyczny, mamy podmiot, który dokonał przestępstwa polegającego na rzucaniu o łóżko i powieszeniu na drzewie psa. No, wydaje się to sprawa oczywista, doszło do znęcania się nad tym psem, tak? No, został powieszony na drzewie, był rzucany o łóżko i mamy umorzone to postępowanie, dlatego że, cytuję postanowienie o uzasadnieniu, przesłuchano trzech świadków, którzy jednocześnie przyznali, że nie mieli zamiaru znęcać się nad zwierzęciem. Kropka. Oni nie mieli zamiaru, czyli oni nie wiedzieli być może, nie chcieli, żeby wieszając tego psa doszło do jego cierpienia. No nie wiem, jak to wytłumaczyć, ale to jest przykład no właśnie takiego postanowienia, o którym próbowałeś nam powiedzieć, tak? Czyli sytuacji, w której my składamy zawiadomienie, wydaje się sprawa oczywista. Państwo czytają bulwersujące wpisy na Facebooku, w mediach społecznościowych i wydaje się, że no jak te organizacje działają, jak ci prawnicy działają w tych organizacjach, a potem mamy umorzenia. I na 100 takich zawiadomień, to co mówi statystyka, którą Dawid tutaj zamieszcza na tej prezentacji, na 100 zawiadomień, które składa organizacja, 80 zostanie umorzonych. 80 razy prokurator powie nam, nie macie racji. 80 razy Dawid bądź inna osoba z organizacji, tak jak Ekostraż, musi napisać zażalenie na takie postanowienie. 80 razy pójść do sądu, 80 razy przedstawić dodatkowe dowody, poprosić świadków o przyjście do sądu. Tylko dlatego, że mamy takie, a nie inne rozumienie zamiaru, z jakim działają sprawcy, z którego skrzętnie korzystają prokuratorzy i tam, gdzie mogą, dopatrują się jego braku tak naprawdę. Czyli tak gdyby jest założenie, moim zdaniem założenie jest domniemania, że tego zamiaru nie było. I tu przepraszam za przerywnik, oddaję ci znowu chociaż głos. W tym przypadku, kiedy pani mecenas w tej chwili opisała, wydaje mi się, że to już jest zła wola prokuratury. To już jest więcej nawet. Ja ten problem uważam za centralny, który podkreśla, to znaczy zamiar ewentualny bezpośredni. To jest absolutne przekleństwo obecnej ustawy o ochronie zwierząt. Natomiast ten przypadek, który pani mecenas opisała, mi się wydaje, że to już jest przykład po prostu złej woli. I o tej złej woli musimy pamiętać. Też będziemy o niej mówić. Dokładnie. Dawid, jeżeli No ja też mógłbym podać miliony przykładów. Dlatego przygotowaliśmy dla państwa wypis takich postanowień i wyroków dotyczących znęcania się nad zwierzętami. Ja sobie przypominam wiele spraw, w których no właśnie jest trochę problem, dlatego że trzykrotnie wypowiadał się Sąd Najwyższy w sprawie przestępstwa znęcania się nad zwierzętami. Pierwsza to była sprawa Fundacji Viva kontra Antoni Gucwiński. Chodziło o misia Mago,
ten wyrok, moim zdaniem, jeżeli porównuję te trzy wyroki, był najtrudniejszy do zrozumienia. Pozostałe wyroki natomiast, które gdzieś mam, właśnie podszedłem, ale nie mogę ich w tej chwili znaleźć, są jedną wielką krytyką sądów orzekających w poprzednich instancjach. Sąd Najwyższy uważa, że sądy te niczego nie zrozumiały z orzeczenia Sądu Najwyższego w sprawie MAGO, że stosują ten wyrok źle. Pojawiła się też nowa moda i to będzie pytanie, czy to jest złośliwy prokurator, czy nowa moda. Najnowsze wyroki, które mam z 2020-2019 roku, uzależniają zaistnienie przestępstwa znęcania się nad zwierzętami od istnienia w sprawcy złej woli. Trochę narozrabiał tutaj Sąd Najwyższy, dlatego że nie wiem z jakiego powodu, skoro to przestępstwo funkcjonuje od dwudziestolecia międzywojennego, sądy miałyby posiłkowo sięgać do wykładni artykułu 207 kodeksu karnego, który dotyczy znęcania się nad osobą zależną albo małoletnią, bo to posiłkowe sięganie polega na tym, że tak, no czynność powinna być wielokrotna, powinna być dolegliwa, powinna być intensywna. Co z tego, że człowiek tak kopnął trzy razy psa, że pękła mu śledziona, skoro to było incydentalne? I te prokuraturzy powołują się wprost. Nie wiem, mają jakiś szablon chyba, czyli piszą zgodnie z wyrokiem 5K i tak dalej, ale na końcu jest. No ale to nie było intensywne, bo pies przeżył. No to nie było rozciągnięte w czasie. No to nie było jednorazowe. Więc z tym zamiarem jest trochę problemów. Jeżeli chodzi o sprawy, które trafiają do sądów, to dotyczą one przede wszystkim znęcania się nad zwierzętami. Jest tutaj pewna sprzeczność, bo przedmiotem postępowań karnych jest głównie uśmiercanie zwierząt. Sprzeczność ta wynika z tego, że bardzo wiele postępowań jest umarzanych ze względu na niewykrycie sprawcy. Postępowań dotyczących uśmiercania zwierząt. Nowym zamiłowaniem Polaków, tak wynika z mojej lektury, jest używanie broni pneumatycznej, czyli strzelanie z wiatrówek do zwierząt. Złego słowa nie dam powiedzieć o policji w tej sprawie akurat. Policja robi przeszukania osób, wchodzą o 6 rano szukać broni u osób, które jest uprawdopodobnione, tak, podejrzenie tego, że popełniły przestępstwo. Niestety problem polega na tym, że jest to specyficzny rodzaj broni i biegli z zakresu balistyki bardzo często nie potrafią jednoznacznie wskazać, że kot X został zabity przez śród pochodzący z broni Y. A ponieważ wszelkie wątpliwości są rozstrzygane na korzyść podejrzanego, no to nie można mu, trzeba umorzyć postępowanie po prostu. Następnie uśmiercanie zwierząt. A 12% to jest szczególne okrucieństwo.
kto jest sprawcą, tak jak w większości przestępstw w Polsce, mężczyźni. Chociaż kobiety zaczynają w ostatnim czasie troszkę też nad tymi zwierzętami się znęcać. Jest wzrost około 6% od lat 2012-2014. Co robią mężczyźni? Podam też kilka przykładów. Na przykład potrafią utopić kota poprzez wrzucenie go w zawiązanym worku do jeziora. Albo włożyć drewniany kołek o długości 67 cm do wnętrza macicy krowy mlecznej, czym doprowadzają do jej pęknięcia i okaleczenia, oczywiście tej macicy. Potrafią obciąć 9 szczeniakom ogony za pomocą cęgów do drutu i przy okazji ich zagłodzić. Kobiety? Też im się zdarza narozrabiać. Na przykład potrafią utrzymywać przez 2 lata 100 psów różnych ras w stanie rażącego niechlujstwa i zaniedbania, wystawiać je na warunki atmosferyczne, które zagrażają ich zdrowiu i ich życiu. Potrafią zamknąć psa na 2 miesiące, pozbawiając go dostępu do pożywienia i wody. Potrafią nakłaniać inne osoby do zabicia własnego psa. Z tym, że no procentowo tych czynów popełnianych przez kobiety jest dużo mniej. Trzecią najmilszą wiadomością z tej kwerendy akt, którą robiłem, jest to, że głównymi sprawcami przestępstw przeciwko zwierzętom są osoby powyżej 40 roku życia. Dlaczego jest to dobra wiadomość dla mnie? Dlatego, że osobniki młodociane, czyli w wieku 17 do 21 lat, stanowią niewielki promil osób, które znęcają się nad zwierzętami. Trzeba pytać by socjologów, dlaczego tak jest. Czy jest to kwestia kultury i wychowania, edukacji, której nie ma, bo nie ma edukacji humanitarnej w Polsce, instytucjonalnej. I znów jest to zupełnie odwrotnie niż w innych przestępstwach. To znaczy na ogół przestępstwa popełniają osoby młodociane. Tutaj nie. Tutaj 40-latkowie powinni się mieć na baczności, bo są w tej grupie ryzyka znęcania się nad zwierzętami. I to jest około 60%. 60% sprawców ma powyżej 40 roku życia. I to znów jest tendencja niezmienna w czasie. Od 2012 roku tak jest. Znowu odwrotnie. Znowu praca dla dobrego kryminologa albo socjologa. Większość przestępstw z kodeksu karnego popełniana jest w mieście. Większość przestępstw z ustawy o ochronie zwierząt popełniana jest na wsi. 71% przestępstw w 2019 roku, wybrałem jeden rok już, żeby Państwa nie zamęczać tymi skomplikowanymi schematami, został popełniony na wsi. Głównymi ofiarami ludzi są zwierzęta domowe i tak też było w 2012 roku. Rzadziej gospodarskie, czasem domowe i gospodarskie. No, ktoś zagłodzi psa,
przy okazji zagłodzi zwierzęta, domowe. Najmniej liczną grupą zwierząt są zwierzęta dzikie i wolnobytujące, czyli koty wolnobytujące, ptaki. Ptaki mają niebywałego pecha do osób, które lubią broń pneumatyczną. I zwierzęta, które nie potrafią się bronić skutecznie, czyli jeże. Kilka przykładów, no już podam Państwu, na przykład naganianie, jeżdżenie za dzikiem po polu, a następnie poderżnięcie mu gardła, zabicie gołębia poprzez jego kopnięcie, zagłodzenie 20 kóz, usiłowanie z podpalenia stodoły i spalenia przebywających w niej sztuk bydła, doprowadzenie do śmierci głodowej 12 krów i 2 cielaków przez niedostarczanie im pożywienia i wody. I wreszcie sprawa, która mną wstrząsnęła, polegała na tym, że w firmie Animex pod Szczecinem masowo, wielokrotnie, każdego dnia znęcano się nad świniami, które przyjeżdżały z transportami do uboju i robiono im straszne rzeczy, na przykład bito po brzuchu, po głowie, pętano nogi. Chore i niezdolne zwierzęta były pętane i ciągnięte po podłożu do tych pomieszczeń ubojowych. Zwierzęta też były wciągane stalowymi linkami do ubojni, na przykład za uszy. W tej sprawie doszło do umorzenia w części, dlatego że okazało się, że prokuratura nie jest w stanie mimo monitoringu ustalić sprawców. Tylko 9 sprawców zostało skazanych najwyższą karę, 1 rok pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem dostał lekarz weterynarii urzędowy, który miał nadzorować ten proces. I dostał także 2-letni zakaz wykonywania zawodu lekarza weterynarii, w tym urzędowego lekarza weterynarii. Jeżeli chodzi o przemoc wobec ludzi i wobec zwierząt, to zauważyliśmy w niewielkim stopniu, około 4%, współwystępowania takiej przemocy wobec ludzi i przemocy wobec zwierząt. To znaczy, jeżeli mamy pana Tadeusza, to skatuje żonę i skatuje psa, bardzo często jej na złość, a na końcu wywali tego psa z 8 piętra, też jej na złość. Bardzo często czyny również przeciwko zwierzętom są dokonywane przez recydywistów, czyli osób, które powinny po pobycie w zakładzie karnym to już się nie nazywa resocjalizacja, to się nazywa readaptacja teraz. Myśmy to też badali swego czasu i wyszło na to, że readaptacja polega na tym, że przyjdą dwie panie z organizacji
prozwierzęcej z pieskiem do więzienia, a więźniowie się cieszą, bo mają jakieś zajęcie, mogą posiedzieć i z pieskiem. I te czynności sprawcze recydywistów to na przykład zabicie własnego psa ze szczególnym okrucieństwem poprzez przyduszanie widłami do ziemi, wbijanie je w ciało psa, kilkukrotne uderzenie psa w głowę ostrzem siekiery, po czym jeszcze poćwiartowanie ciała zwierzęcia i spalenie jego szczątków w piecu. Często również, tak jak mówiłem, znęcanie się nad partnerem w związku towarzyszy znęcaniu się nad zwierzętami. To znaczy, że z jednej strony poniżamy partnera, a z drugiej znęcamy się nad zwierzętami, często ze szczególnym okrucieństwem. Na przykład kopanie, rzucanie o podłogę, podtapianie w muszli klozetowej, a ostatecznie uśmiercenie psa poprzez zanurzenie żywego psa w wodzie. Sprawa trafia do sądu. Co się może stać? Różne rzeczy również. Na ogół, na szczęście, tak, te oskarżenia są dobre i dochodzi do prawomocnego skazania. Zdarza się warunkowe umorzenie, uniewinnienie stosunkowo rzadko. Warunkowe umorzenie polega na tym, że spełniając pewne określone warunki, na przykład być wcześniej niekaranym, mieć dobrą prognozę kryminologiczną, sąd uznaje taką osobę winną, ale nie wymierza jej kary. Dla mnie jest to instytucja kontrowersyjna w przypadku ofiar. Uważam, że prawo powinno zmienić się w ten sposób, że warunkowe umorzenie postępowania jest możliwe w przypadku pojednania z ofiarą i za zgodą ofiary. Co mnie do tego przekonało? No, czynności wobec zwierząt, które były podstawą warunkowego umorzenia postępowania. Co ciekawe, częściej sądy warunkowo umarzają przestępstwa przeciwko zwierzętom niż inne przestępstwa. Prawie dwukrotnie częściej. I jeszcze raz chcę podkreślić, dlatego czytam Państwu te przykłady. Tutaj nie mówimy o tym, że pani doprowadziła do tego, że pies miał kilka pchełek, tylko mówimy o często sadystycznym znęcaniu się nad zwierzętami. Kary. Jaką karę można dostać za przestępstwo przeciwko zwierzętom? W 2012 roku, w tym okresie do 14, dominowała kara pozbawienia wolności, ale proszę się nie cieszyć, w 86% była warunkowo umarzana na okres próby. Czyli 14% trafiało do zakładu karnego i to nie za znęcanie się nad zwierzętami wcale, tylko za to, że byli recydywistami, albo zdarzało im się znęcać się na przykład nad partnerką, albo jeszcze coś ukradli, albo jeszcze jakieś paserstwo było, bo jeden wyrok sądowy może obejmować, ja spotkałem się z takim, który obejmuje 19 czynności, więc pan odjechał przestępczo. Następnie od 2012 do 2014 roku tą podstawą była, drugą podstawą, drugą karą była grzywna samoistna, czyli musieli zapłacić określoną kwotę pieniędzy. Na samym końcu wtedy było ograniczenie wolności.
i to jest moja, nie wiem kto liczy moje radości, czwarta albo piąta. Wreszcie sądy ograniczyły karę pozbawienia wolności na rzecz ograniczenia wolności. Ograniczenie wolności polega w 100% w tych przypadkach na tym, że taki skazany ma obowiązek świadczenia nieodpłatnej pracy społecznej. Czyli musi za darmo na przykład zmiatać chodniki w określonym wymiarze czasowym albo pracować w schronisku dla zwierząt. Do tego doprowadziła zmiana przepisów karnych, no bo polityków również zaczęło denerwować to, że mamy przestępstwo, a tak naprawdę dostajemy do domu wyrok potem, który mówi, że jesteśmy skazani na 4 miesiące pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata. I też zmieniło się to od tamtych czasów, że powyżej 1 roku pozbawienia wolności nie ma mowy o warunkowym umorzeniu, warunkowym zawieszeniu wykonania kary. Pojawiła się też bardzo ciekawa opcja tak zwanej kary mieszanej, która też jest moją propozycją dla karania sprawców przemocy wobec zwierząt. Polega ona na tym, że obligatoryjnie sprawca idzie na 3 miesiące do więzienia, do zakładu karnego, a potem po wyjściu ma na przykład 2 lata ograniczenia wolności. Czyli poczuje posmak pobytu w zakładzie karnym, a potem ma 2 lata w czasie nieodpłatnej pracy, żeby zastanowić się nad tym, czy na pewno chciałby tam jeszcze raz trafić. No bo może będą tacy, którzy będą chcieli. Przykłady kar. Ja przeczytam. Za co można zostać skazanym i jak? 1 rok pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania na okres 3 lat i 3000 nawiązki można dostać za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem nad psem poprzez zaciągnięcie go nad rzekę i publiczne utopienie, przy czym czyn został zakwalifikowany jako występek o charakterze chuligańskim, czyli z automatu obowiązuje za to wyższa kara, wyższa odpowiedzialność karna. Znęcanie się fizyczne i psychiczne nad żoną przez 6 miesięcy oraz nad psem poprzez rażenie go paralizatorem, bicie pięściami po pysku, rzucanie nim oraz duszenie paskiem od spodni. Kara łączna i za żonę i psa to jest 11 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem. To jest wyrok pewnie z okresu, kiedy można było zawieszać powyżej 1 roku. Nie, bo to jest 11 miesięcy, Dawid, wszystko się zgadza. Czyli nie ma powyżej roku? Nie ma. A no. 11 miesięcy pozbawienia wolności to jest poniżej roku, więc mógł być zawieszony. Aha. No, o to mi chodzi. Czyli wszystko w porządku, to może być świeżynka. 1000 złotych nawiązki. Na 1000 złotych nawiązki. Grzywny? W jakiej ilości? W jakiej wysokości? Na przykład uśmiercenie psa rasy mieszanej poprzez jego kopnięcie obutą nogą w okolice klatki piersiowej, co spowodowało krwotok wewnętrzny i zgon zwierzęcia. 500 zł grzywny i 1000 zł nawiązki. To jest kara. Ja przypominam również o tym, że te wyroki, o których ja mówię, to są wszystko wyroki prawomocne. Znęcanie się nad 4-miesięcznym kotem przez umyślne zadanie kotu licznych uderzeń w okolice głowy i tułowia twardym drewnianym kijem, powodujące obrażenia w postaci złamania kości nosowych, wylepów krwawych do jamy czaszki oraz obrzęku mózgu. Razem 1000 wyszedł, grzywny i nawiązki. Yy,
Warunkowe umorzenie postępowania, o którym mówiłem, że jest kontrowersyjne dla mnie, na przykład za bicie po całym ciele własnego psa kulą inwalidzką na ulicy, trzymając go w tym czasie na smyczy i uniemożliwiając mu ewentualną ucieczkę. Na przykład dokonanie ciągu przestępstw, warunkowe umorzenie za ciąg przestępstw, zabicie ptaka gawrona z wiatrówki, postrzelenie z wiatrówki gawrona, którego obrażenia skutkowały koniecznością uśpienia ptaka, jeszcze do tego postrzelenie z wiatrówki Kawki, której obrażenia skutkowały koniecznością jej eutanazji. Dla mnie jest to przesada. Mało tego, jeszcze jeżeli chodzi o warunkowe umorzenie postępowania, to do wyroków, które mamy, dołączone są takie karteczki, w których sąd stwierdza, że prokurator wniósł apelację i ta apelacja nie została uwzględniona przez sąd okręgowy. Co się jeszcze stało? W tej chwili mniej kar pozbawienia wolności jest zawieszanych warunkowo na okres próby. Jeżeli chodzi o zwierzęta, jest to 70%. Czyli jest spadek o 16% w porównaniu ze stanem sprzed 10 lat, ale tutaj myślę, że duży wpływ ma na to stosowanie innych typów, innych rodzajów kar po prostu. Na ile można iść do więzienia? To jest też ciekawe. Pomimo przecież zwiększenia kar. 50% prawie to od 4 do 6 miesięcy. Taka jest kara. Oczywiście z warunkowym zawieszeniem wykonania. Natomiast za szczególne okrucieństwo od 7 do 12 miesięcy. I to mimo, uwaga, podwyższenia kar nie zmieniło się od 2012 roku. Te wykresy widać są prawie równe i nie dlatego, że tak zostały narysowane, tylko takie są dane. Grzywny. Może uważacie państwo, że przy tej szalejącej inflacji stało się coś z grzywnami? Nie. Najczęściej orzekaną grzywną jest od 501 do 1000 zł. Rzadko kiedy dostaniecie państwo więcej. Kara ograniczenia wolności, no to już mówiliśmy, że nie mówiliśmy, ale generalnie do roku czasu sądy z reguły wymierzają karę ograniczenia wolności. Wzrosło to w porównaniu z rokiem 2012-2014. Ustawa o ochronie zwierząt przewiduje tak zwane środki karne. Takie środki karne przewiduje również kodeks karny, które mogą być stosowane wobec sprawców przestępstw pozaustawowych, dlatego że tutaj kodeks karny jest przepisem szczególnym wobec innych ustaw. Niestety albo stety zastosowano takie kodeksowe środki karne tylko wobec 90% sprawców przemocy
wobec zwierząt. I na ogół było to świadczenie pieniężne na cele, no nie mogę tego powiedzieć, że religijne, więc powiem, że na fundusz pomocy pokrzywdzonym, któremu szefuje minister Zbigniew Ziobro. Szefuje w sensie, że jest to fundusz ministerialny. Ciekawym i rzadko wymierzanym środkiem natomiast jest podanie wyroku do wiadomości publicznej. 17,7% osób spotkało się z tym, że wyrok w jego sprawie zawisł w starostwie powiatowym, w urzędzie gminy, czy został opublikowany w lokalnej gazecie. Uważam, że jest to dotkliwe w niewielkich środowiskach, ale też ma swoich przeciwników znaczących, bo twierdzą, że narusza prawo do prywatności takiej osoby. Publikacja, bo jak rozumiem, ten wyrok nie jest anonimizowany, no bo nie miałoby to sensu żadnego. Jeżeli chodzi o środki karne z ustawy o ochronie zwierząt, czyli nawiązka, zakaz posiadania zwierząt, zakaz prowadzenia określonej działalności, przepadek zwierzęcia, to sądy w 84% wymierzyły takie środki karne. Z czego wynika to, że to nie jest 100%? To już mówiłem w części. Niektóre sądy zapomniały, a w niektórych przypadkach te wyroki dotyczyły lat 2016-18, gdzie nie było możliwości obligatoryjnego orzeczenia nawiązki, a jeżeli ktoś nie był właścicielem zwierzęcia, tylko zabił na przykład psa sąsiada, no to nie można było ogłosić, czy znęcał się nad nim, no to nie można było ogłosić przepadku tego psa, bo przepadek dotyczy tylko właściciela. Najczęściej wymierzanym środkiem karnym była nawiązka na rzecz ochrony zwierząt, potem zakaz posiadania zwierząt, potem przepadek zwierzęcia, a w bardzo rzadkich przypadkach zakaz prowadzenia działalności. Nawet jeżeli mieliśmy sprawę, gdzie lekarz weterynarii w schronisku bezzasadnie uśmiercił kilkadziesiąt zwierząt, to nie dostał on zakazu wykonywania działalności lekarza weterynarii. Nawiązka w takiej samej wysokości jak grzywna, czyli na ogół od 501 do 1000 zł. Nie wiem, dlaczego sądy się uparły na taką kwotę, ale takie kwoty w 52% są zasądzane jako nawiązki. Nie będę już Państwa, bo sam jestem skatowany przez rok czytaniem tego, katował tego, co... Dobra, jeden przykład. Jeden przykład. Ale nie, to są wyroki Sądu Najwyższego. To jest ważna kwestia dosyć. Pierwszy wyrok to jest wyrok, w którego powstaniu jako mentor, pomysłodawca niektórych test uczestniczył profesor Elżanowski. Ten wyrok jest znany, ja do niego nie będę wracał, ale powołam się na wyrok z 13 grudnia 2016 roku, który mówi, że znęcaniem się nad zwierzętami jest każde zachowanie albo dopuszczanie do zadawania bólu lub cierpienia, nawet
gdy zachowanie to nie zostało wymienione wprost w żadnym z punktów tego przepisu. W takich sytuacjach wystarczy wykazanie, uwaga, że zachowanie było niehumanitarne, a więc nie uwzględniało potrzeb zwierzęcia lub nie zapewniało mu opieki czy też ochrony. Do stwierdzenia umyślności w odniesieniu do znęcania się nad zwierzętami nie jest konieczne wykazanie złej woli i celu zadawania bólu lub cierpienia. To stwierdza Sąd Najwyższy. I dyrektywą interpretacyjną, która musi być uwzględniona przy dokonywaniu wykładni przepisów ustawy, jest artykuł 1, a ten artykuł mówi, że zwierzę jest istotą czującą. Inny wyrok, to jest wyrok, podejrzewam, że pani mecenas Kuszlewicz w sprawie Karpi. Za znęcanie się nad zwierzętami może być uznane każde zachowanie lub dopuszczanie do zadawania bólu lub cierpienia, nawet gdy zachowanie... Chyba dwa razy to samo skopiowałem. Ale generalnie nie jest potrzebne wykazywanie złej woli przy badaniu zamiaru. Na podstawie tej pracy naszej od 2012 roku powstały rekomendacje kolejne. Ja już zapowiedziałem, że więcej książek na ten temat nie piszę, dlatego że nasze ostatnie rekomendacje, byliśmy w prokuraturze krajowej z tymi rekomendacjami. One nie zostały w żaden sposób uwzględnione w czymkolwiek. W tym roku prokuratura krajowa była jedynym podmiotem, który nie udostępnił nam danych o przestępstwach wobec zwierząt. Czyli organ, który powinien w pewnym zakresie nadzorować działalność prokurator niższego szczebla w zakresie pewnych rodzajów przestępczości. Po prostu nie udostępnił. Są takie sposoby, żeby nie udostępniać informacji publicznej, jak się chce. Być może nie gromadziła prokuratura takich danych. Może jej to nie interesowało po prostu. Ale oni mają system teleinformatyczny. No, natomiast jest to druzgocące, co powiedziałeś teraz, bo faktycznie ten organ, który powinien był posiadać taki raport, jaki wykonałeś, tak naprawdę. Ministerstwo Sprawiedliwości przesłało te dane w ciągu jednego dnia, generując je z systemu teleinformatycznego po prostu. Dlatego jeżeli chodzi o tą prawną ochronę zwierząt, to no, my jak gdyby w kółko rozmawiamy o tym samym. Jest to już nudne. Dlatego postulujemy nadal, żeby przyjrzeć się strukturze przestępstw przeciwko zwierzętom. Z tym, że postulujemy, żeby zajęli się tym fachowcy. Nie organizacje pozarządowe, które bardzo często mają jakieś propozycje, zyskują jakieś poparcie polityków, potem te propozycje są przekuwane w przepisy, które od początku wiadomo, że nie zadziałają. Podam kilka przykładów. Ograniczanie populacji zwierząt w Polsce i funkcjonowanie schronisk. Masakra do tej pory. A może podać państwu przykład ograniczeń w rozmnażaniu zwierząt. No są. Teraz dostaniecie państwo wydruk kartki komputerowej z rodowodem psa, który nie ma niczego wspólnego z psem rasowym, bo pojawiły się stowarzyszenia, które rozmnażają dla zysku, nie wiem jak to nazwać w ogóle, kundelki? Psy nierasowe, nie, inaczej, tworzą rasy z psów nierasowych poprzez wystawianie im rodowodów. Więc uważam, że powinni zająć się tym eksperci. Od prawa zwłaszcza, dlatego że w prawie niestety każde słowo jest ważne. Tak jak słowo w szczególności w definicji znęcania się nad zwierzętami.
Na pewno uporządkowałbym znamiona tego przestępstwa, znęcania się nad zwierzętami. Nie wiem, czy nie podzieliłbym w ogóle, czyli nie nazwałbym tego, co można nazwać znęcaniem się nad zwierzętami, znęcaniem się nad zwierzętami, a pozostałe czynności sprawcze określił jako niehumanitarne traktowanie zwierząt, ale tutaj dostaliśmy burę z profesorem Elżanowskim swego czasu, że nie można tworzyć prawa karnego przez zaprzeczanie. Nie można stworzyć przepisu, kto niehumanitarnie traktuje zwierzę. Nie wiem, czy to jest prawda. Znaczy prawdą jest, że dostaliśmy, ale nie, czy nie można tworzyć. Na pewno zrezygnowałbym z zamiaru bezpośredniego przy przestępstwie znęcania się nad zwierzętami. Droga do tego jest tylko jedna. Niestety pozbycie się tego przestępstwa, bo innej drogi nie ma. Ja dużo czytałem na temat zamiaru. Jest taka wybitna książka profesora Gieska z Uniwersytetu Wrocławskiego, Świadomość sprawcy czynu zabronionego, gdzie pisze wprost, że przestępstwo umyślne, jednozamiarowe jest po prostu idiotyczne, jest kretyństwem. Zamiar może służyć do tego, żeby decydować o społecznej szkodliwości, o karze, o stopniu winy, ale nie o tym, czy mamy do czynienia z przestępstwem, czy nie w takich przypadkach. Wprowadziłbym również przestępstwo nieumyślne, polegające na właśnie traktowaniu zwierząt w sposób niezgodny z ustawą o ochronie zwierząt, które byłoby przeznaczone dla osób, które poprzez niedochowanie środków ostrożności wymaganych w danych okolicznościach doprowadzają zwierzę do skutków tożsamych ze znęcaniem się. Dlatego, że wychodzę z założenia, że zagłodzonego psa kompletnie nie interesuje zamiar sprawcy. Kompletnie. Ponadto uważam, że dalej sądy powinny zwiększać częstotliwość orzekania kar ograniczenia wolności. To są kary bardzo dolegliwe. Wiemy, bo u nas w azylu pracowały takie osoby i jest to dla nich dolegliwe życiowo i dolegliwe fizycznie. I też mogą się, mamy szansę jak gdyby, bo nie jesteśmy tacy, że jeżeli ktoś znęcał się nad zwierzęciem, to go odrzucimy, ale mamy szansę na to, dać szansę takiej osobie, żeby zobaczyła, że zwierzęta są odczuwającymi, empatycznymi bytami. Wreszcie zwiększyłbym nakłady finansowe na wszelkiego rodzaju programy edukacyjne. I to dotyczy zarówno Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym, jak i wreszcie wzbogaciłbym szkolnictwo na każdym szczeblu o edukację humanitarną, której nie ma, która jest zapisana w ustawie, że powinna być. Do tej pory jej nie ma. Ja nie wiem, czy każdy, ale to jest pytanie do profesora Elżanowskiego, może potem odpowie, czy każdy na świecie powinien wiedzieć, jak wygląda pantofelek. No ale myślę, że w tej rzeczywistości każdy powinien wiedzieć, jak humanitarnie należy traktować psa, jeśli go się ma. A to jest dla nas wielka szansa, bo te pokolenia będą dorastały. Jakie one będą miały wzorce? Tych 40-latków? Swoich ojców, swoje matki. Tyle ode mnie chyba. Tytułem wstępu, bo tego jest za dużo, żeby o tym opowiedzieć.
Krótko. Dziękuję Ci, Dawid. To było bardzo ciekawe. Jeszcze raz chciałam podkreślić, skąd ten raport się pojawił, bo oczywiście pisał go Dawid Karaś we współpracy ze Stowarzyszeniem Ochrony Zwierząt Jako Ostrzesz oraz Czarna Owca Pana Kota. A projekt realizowany był z dotacji programu Aktywni Obywatele, fundusz krajowy finansowany przez Islandię, Liechtenstein, Norwegię w ramach funduszu EOG. To jest ważne, dlatego że prawda jest taka, że te dane, którymi Dawid tutaj nas bombardował, tak naprawdę powinny być zgromadzone moim zdaniem przez polskie organy i to one powinny wyciągać wnioski z tego, jak Polacy znęcają się nad zwierzętami i jak są za to karani. Proszę Państwa, zostało nam mało czasu, więc postaram się tę dyskusję przyspieszyć, żebyśmy wszyscy mogli się wypowiedzieć i żeby każdy miał okazję zabrać głos. Zacznę od takiego kontrowersyjnego pytania, które chciałabym zadać pani Katarzynie Wilkołasce, jeżeli jest z nami online. Jest pani Katarzyna z nami? Pani Katarzyna, przepraszam bardzo. Mam do pani dokładnie pytanie. Proszę mi powiedzieć taką rzecz. Czy można śmiało postawić tezę, że puszczając wolno sprawcę znęcania się nad zwierzęciem, puszczając wolno osobę, która dopuściła się na przykład oskurowania kota, wyprania psa w pralce, bo takie przykłady też są w naszym raporcie, tak naprawdę puszczamy na zewnątrz sprawcę potencjalnego przyszłości, nie wiem, pobicia dziecka, znęcania się nad rodziną. Czy pani, co pani o takiej tezie myśli? To jest zbyt odważne, to jest zbyt kontrowersyjne? Dzień dobry Państwu. Myślę, że jak najbardziej to nie jest kontrowersyjne i nie jest odważne stwierdzenie. Ja uważam wraz z europosłanką Sylwią Spurą, z którą na co dzień pracuję od wielu lat i z którą zajmujemy się tym połączeniem właśnie tych dwóch kwestii, czyli przemocy w rodzinie i przemocy wobec zwierząt, że to jest zasadne łączenie tych dwóch zachowań przemocowych. Nawet były takie badania w Stanach, które pokazują właśnie, że w tych rodzinach, w których zaistniała przemoc w rodzinie, bardzo często wcześniej była przemoc wobec zwierząt. Więc chroniąc zwierzęta, czyli dbając o to prawo, które chroni zwierzęta, bardzo często możemy wpłynąć na ochronę ludzi też, tak? Bo te osoby, które mają takie zachowania przemocowe wobec zwierząt, istnieje podejrzenie, że one będą zachowywać się też przemocowo wobec innych członków rodziny. Tak, i to też wynika właśnie z raportu, bo są tam zgromadzone dane o tym, że osoby, które znęcają się nad zwierzętami, tak samo znęcają się nad osobami po prostu słabszymi. I jako jestem też mamą, więc chciałabym jak gdyby zaapelować i do sądów, i do prokuratów, i do prokuratorów, i do wszystkich, którzy widzą fakt znęcania się nad zwierzętami, że zawiadamiając w takich sprawach prokuraturę czy policję, tak naprawdę przyczyniamy się do zwiększenia bezpieczeństwa nas wszystkich. Po prostu z reguły osoby, które znęcają się nad zwierzętami, są sadystami, którzy za chwileczkę dadzą upust swojej emocji, swojej agresji na drugim człowieku. Więc naprawdę to jest ważne, żebyśmy skutecznie tych sprawców karali. A niestety raport dowodzi, że tak nie jest. Dziękuję pani Katarzyno. Do pani... W tych badaniach amerykańskich to bardzo dużo, to jest ile? Procentowo teraz nie powiem, ale było wskazane, że większość, tak? Tam, gdzie były zwierzęta domowe i stosowana była przemoc wobec zwierząt, to potem była eskalacja w stosunku do innych członków. Pani Magdalena Gołkiewicz jest też z nami. Ja chciałam z kolei zapytać panią o taką rzecz, ponieważ ja kiedyś na rozprawie, na której rozstrzygana była sprawa mężczyzny, który powiesił psa, potem go wielokrotnie przez wiele godzin jeszcze przyduszał workiem, żeby doprowadzić do jego śmierci naprawdę w męczarniach. Ten mężczyzna otrzymał karę 7 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu, a sąd w uzasadnieniu tego wyroku powiedział, że on uważa tę całą sprawę i nasz udział w tym jako stowarzyszenia i ten medialny szum, który wtedy się zrobił wokół sprawy, za nową ekomodę, nazwał nas ekooszołomami. I chciałam zapytać, czy to jest tak, że to faktycznie my jako organizacje społeczne reprezentujemy jakiś pogląd, który nie jest powszechny, że to nasze społeczeństwo też nas uważa za ekooszołomów, też uważa, że jesteśmy, tworzymy jakąś ekonową modę. Czy może jest tak, że to jednak stosowanie prawa nie nadąża za potrzebami społecznymi, za etyką społeczeństwa? Być może Polska już jako społeczeństwo dojrzała do tego, żeby karać tych sprawców mocniej, bardziej. Ja w ogóle na wstępie chciałam bardzo mocno podziękować, zanim przejdę do odpowiedzi na pytanie, za przygotowanie tego raportu. To jest naprawdę kawał analizy, który no, chyba nie pozostawia ani cienia wątpliwości na temat tego, w jak fatalnym stanie wciąż mamy w Polsce kwestie prawnej ochrony zwierząt i praw zwierząt.
A już wracając do samego pytania, absolutnie jest tak, że społeczeństwo już na bardzo wiele zmian dotyczących prawnej ochrony zwierząt, praw zwierząt dojrzało. Za tymi zmianami nie nadąża prokuratura, nie nadążają sądy, ale też nie nadąża cała legislacja polska. Jako przykłady można tutaj byłoby podać chociażby poparcie 70-ponadprocentowe dla zakazu hodowli zwierząt na futra. Ponad 60%, około 70% społeczeństwa również popiera zakaz wykorzystywania zwierząt w cyrkach. Potępienie myślistwa, strzelanie do ptaków dzikich, 94% społeczeństwa, więc my te zmiany w społeczeństwie już mamy, natomiast za tymi zmianami niestety nie nadąża, moim zdaniem, niekompetentna moralnie elita rządząca. I niestety też to się przekłada w dużej mierze na to, jak rozstrzygane jest to w sądach, jakie podejście ma do tego, czy policja, czy prokuratura, czy w końcu sędziowie, którzy wydają werdykty, to też jest oczywiście powiązane z tym, jak my dzielimy zwierzęta, bo to, co jest uderzające w tym raporcie, to nie tylko poziom okrucieństwa, który tutaj znajdujemy i ten poziom bezkarności, to wszystko, co zostało przetoczone, czyli że tylko 20% spraw trafia w ogóle do sądu i potem kary za te sprawy to jest kilka miesięcy ograniczenia wolności, co jest w ogóle absurdalną karą za na przykład 10 lat znęcania się nad własnym psem, członkiem rodziny. Natomiast porażające jest też to, że to, czego w tym raporcie nie ma, bo tego tam po prostu być nie może, czyli ta cała systemowa przemoc wobec zwierząt, która jest po prostu zalegalizowana wobec zwierząt tak zwanych hodowlanych, wobec zwierząt tak zwanych dzikich, w zasadzie dzikich, do których po prostu jest pełne przyzwolenie strzelania, nawet jeżeli to są zwierzęta, które są już gatunkami wymierającymi. Więc tak, znaczy my nie jesteśmy ekooszołomami i wydaje mi się, że wcale w świadomości społeczeństwa albo jego większości, bo oczywiście nie możemy mówić o całym społeczeństwie, nie funkcjonujemy jako ekooszołomy tak zwane. Wydaje mi się, że jest bardzo już duża potrzeba społeczna i bardzo jest duże poparcie społeczne do tego, żeby odpowiednie zmiany w prawodawstwie wprowadzić, nie tylko w zakresie karania sprawców i chociażby wprowadzenia właśnie tego nieumyślnego spowodowania śmierci zwierzęcia, ale też wprowadzanie kolejnych zakazów, na niektóre już jesteśmy gotowi, a na niektóre mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości będziemy gotowi chociażby na zakaz przemysłowej hodowli zwierząt. Dziękuję bardzo. Jedno zagadnienie jeszcze mnie bardzo zainteresowało, mianowicie większy procent ilości popełnianych przestępstw na wsi versus przestępstw popełnianych w mieście i jeżeli chodzi właśnie o sprawy znęcania się nad zwierzętami. I tutaj poproszę o pomoc pana profesora. Czy pan profesor ma jakiś pomysł? Czemu taki szczególny układ procentowy w tym naszym raporcie jest widoczny? Tak, mi się wydaje, że ten wynik jest bardzo doniosły i wskazuje na to, co zaczynamy widzieć już w coraz większym stopniu od pewnego czasu. To znaczy na dramatyczny społeczny wymiar produkcji zwierzęcej w ogóle. Proszę Państwa, proszę zwrócić uwagę, że ten wynik z większej przestępczości wobec zwierząt na wsi jest sprzeczny z jej mniejszą wykrywalnością. Wykrywalność przestępstw w mieście jest niewątpliwie większa niż jest na wsi i mimo to na wsi jest ta przestępczość w stosunku zwierząt jak wyższa. Teraz tak, z innej strony mamy ten niewątpliwy link, niewątpliwą korelację, nie absolutną, jak to zwykle w korelacjach, są tam jakieś marginalne takie czy inne zjawiska, ale między przemocą domową w ogóle i przemocą wobec zwierząt, i on się nie ogranicza do Ameryki, pani redaktor. To są również badania z Europy i to w ogóle nie ulega najmniejszej wątpliwości. Ale co ciekawe, mamy również absolutnie twarde dowody na to, że przemoc domowa, a szczególnie przemoc wobec partnerów,
wobec partnerów na wsi i to się nazywa w literaturze fachowej Intimate Partner Violence. Intimate. Jeżeli włożycie to w Google Scholar, to wyjdzie w tej chwili setki publikacji na ten temat, potwierdzający fakt, że na wsi przemoc wobec partnerów szczególnie, w ogóle ta rodzinna, domowa, natomiast wobec partnerów szczególnie jest znacznie twardsza, jest gorsza. To znaczy, krótko mówiąc, po prostu kolokwialnie biją twardziej i mocniej. W związku z tym również wbrew ogólnej takiej tendencji co do karania, co do w ogóle przestępczości, liczba zabójstw partnerów na wsi jest znacznie wyższa na 100 tysięcy mieszkańców. I to nie jest jakiś trend z jakiegoś szczególnego miejsca. To są badania w UK, w Wielkiej Brytanii, w Szwecji i w innych krajach. Proszę Państwa, dla mnie to nie ulega wątpliwości, że ludzie, którzy są przyzwyczajeni do tej instytucjonalnej przemocy i to krwawej przemocy wobec zwierząt. O tym mówiła pani posłanka przed chwilą. No oczywiście, że są bardziej sprawni i skłonni do używania noża i twardych narzędzi również przy biciu partnera i przy znęcaniu się właśnie nad partnerem. Więc co z tego wynika? To z tego wynika, że sprawa ochrony zwierząt, humanitarnej ochrony zwierząt jest ogromnym problemem społecznym i to nie w szerokim, tylko w wąskim sensie, w ścisłym sensie tego słowa znaczenia. Jest związek między właśnie przemocą wobec zwierząt i przemocą wobec ludzi i skłonnością do przemocy jest niewątpliwy. No i niewątpliwie tu trzeba skierować również apel do socjologów, którzy niechętnie się tym zajmują. To jest bardzo ciekawe zjawisko, że oczywiście w socjologii tradycyjnej jest antropocentryzm i niestety to nastawienie tradycyjne jest takie, że no, żeby mieć spraw zwierzęcych, to tak troszkę się boimy. Ale są już socjologowie na świecie, którzy to podejmują i uważam, że socjologia wsi powinna ten problem zapalny, ten bardzo trudny problem, który wpływa również na jakość życia w końcu ludności wiejskiej podjąć, a go do tej pory nie podejmuje. Więc nie ulega dla mnie wątpliwości, że ten związek istnieje i że wobec tego jest to bardzo poważny problem społeczny, a nie problem ochrony zwierzątek tylko, który jest jak gdyby traktowany marginalnie. Tak, upraszczając to, co pan profesor powiedział, to ja to rozumiem w taki sposób, że jeżeli dziecko od zawsze na wsi obserwuje z lekkością dokonywany akt zabicia zwierzęcia, nie wiem, złapania kury na rosół, przypatrywania się ubojowi świń czy krów, które mają miejsce w gospodarstwach, to tak naprawdę ta przemoc wobec zwierząt, nawet jeżeli ona jest legalna, staje się dla dziecka czymś tak oczywistym i czymś tak łatwym do akceptacji, że potem sam takiej przemocy łatwiej się dopuszcza i to wobec zwierząt, a w konsekwencji też być może wobec ludzi. Więc to faktycznie jest bardzo mocny punkt zaczepienia, aby doprowadzić do tego, żeby ludzie w ogóle nie popełniali przestępstw związanych z agresją, z użyciem agresji czy z pozbawieniem kogoś życia, wyżywaniem się na nim. Pytanie, Dawid, do ciebie zadam. Ja wiem, albo domyślam się tylko, jak wiele pracy kosztowało ciebie napisanie tego raportu, bo powinni państwo wiedzieć, że Dawid, pisząc raport, często dzielił się z osobami, z ekostraży, z przyjaciółmi, fragmentami tych okrutnych wyroków, które czytał, czyli wysyłał nam fragmenty opisujące, co ci sprawcy robili zwierzętom i myślę, że wynikało to z takiej chęci trochę rozdzielenia tego bólu, znaczy tego odczucia, które przeżywał w momencie, jak czytał, jak bardzo można znęcać się nad zwierzęciem, podzielenia go między nas i takiego uwiarygodnienia, że to naprawdę miało miejsce, tak? Że słuchajcie, czytam teraz taki wyrok, on jest okrutny. Nie wymagał od nas reakcji, bo Dawid nie wysyłał tego z prośbą o wasz komentarz, tylko po prostu razem to przeżywaliśmy, że tak można znęcać się nad zwierzęciem, można wrzucić, nie wiem, psa do pralki, obedrzeć go ze skórę. A jednocześnie wiem, że w pewnym momencie naszej współpracy, kiedy już byłam w ekostraży, Dawid napisał mi kiedyś maila: Ania, ja od dzisiaj już nie składam zawiadomień o popełnieniu przestępstw. Po prostu nie składam, koniec. Poddaję się, nie będę składał tych zawiadomień.
I jeszcze trzeci puzzle, żebyś mógł, Dawid, się wypowiedzieć szerzej. Ja pamiętam, że jak jeżdżę na sprawy sądowe i też tak masz, jak jeździsz na sprawy sądowe znęcania się, to one są inne od wszystkich, dlatego że normalnie jak Państwo widzą w telewizji obraz sali sądowej, to siedzi sędzia, po lewej stronie siedzi z reguły sprawca wraz z obrońcą, po prawej siedzi prokurator i ten taki trójkąt tych osób jest no, czymś takim regularnym, co ma miejsce, jak Państwo oglądają seriale prawnicze, to też tam tak to wygląda, ale jeżeli chodzi o sprawy związane ze znęcaniem się nad zwierzętami, tak to nie wygląda, bo ja często na sali oskarżyciela, na ławie oskarżyciela siedzę sama. Prokurator nie przychodzi na salę rozpraw. Prokurator nawet w naprawdę, proszę mi wierzyć, okrutnych, skomplikowanych sprawach, gdzie ja bym nawet chciała, żeby był ktoś, kto asekuruje mnie czy Dawida w takich sprawach, nie pojawia się, bądź przychodzi ktoś przypadkowy, który przy mnie te akta czyta. Innymi słowy, jakość tej ochrony ze strony prokuratora, nawet jak już wniósł akt oskarżenia, jest po prostu, przepraszam, ale śmieszna. I właśnie łącząc to z tym mailem, który Dawid do mnie wysłałeś jakiś czas temu, już dawno, kiedy wiedziałam, że ci trudno składać kolejne zawiadomienia. Powiedz mi, czy po tym, jak sporządziłeś ten raport, czy ty uważasz, że w Polsce warto składać zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa? Czy ty teraz byś takich zawiadomień wciąż nie chciał składać? Co powinniśmy robić? Co ma zrobić zwykły obywatel, kiedy widzi fakt znęcania się nad zwierzęciem? Czy on ma szansę w ogóle z tym systemem wygrać w obecnym kształcie przepisów i podejścia? Jak wiesz, kilka dni temu odmówiono mi przyjęcia zawiadomienia o przestępstwie polegającym na biciu psa za pomocą łopaty do tego stopnia, że pies był bity w głowę i wypadały mu zęby. A filmowała to sąsiadka jak gdyby. Przyjechali na miejsce policjanci, no nie zrobili nic, bo tego psa już nie było, bo następnej nocy ten właściciel poddał psa eutanazji. Ja poszedłem do komendy powiatowej policji w środzie śląskiej, bo jest to organ, którego obowiązkiem jest przyjęcie zawiadomienia o przestępstwie. Moje zdziwienie sięgnęło zenitu, kiedy pan mi powiedział, że żadnego zawiadomienia nie będzie przyjmował ode mnie. Po prostu. Bo on tutaj zna pana Mirka, pan nie wie, z kim pan zadziera, pan Mirek już przyniósł papiery, że pies został poddany eutanazji. No to mówię temu panu, ale że pana nie interesuje eutanazja tego psa, tylko film, który ja mam na nośniku, mogę go przekazać i chciałem złożyć zawiadomienie. No i skończyło się na tym, że musieliśmy wezwać przełożonego tego, nie wiem kto to był, kto siedzi tutaj, dyżurny. Więc domyślam się, bo też do mnie wielokrotnie zwracają się ludzie z takimi problemami, w które ja do tej pory nie wierzyłem, że jest jakiś problem tutaj, tak? Że idziesz na policję i nagle odbijasz się od muru. Pan mówi, że nie będzie, że to w ogóle jest... Jakie przestępstwo, że nie zawracać głowy. Nie spotkałem się z tym wcześniej. Natomiast uważam, że jak najbardziej należy zawiadamiać o popełnieniu przestępstw. Ja to będę na pewno robił dalej, ale z coraz mniejszym entuzjazmem, dlatego że potem sprawca, tak jak mówiłaś, nie pojawia się, nie musi w ogóle na sali sądowej. Ja muszę jeździć na przesłuchania, często 200 kilometrów. A jeszcze na końcu się okazuje, że dostaje wyrok pocztą, po czym my przyjeżdżamy do takiego pana 3 dni po tym, jak dostał wyrok z zakazem posiadania zwierząt, wyrok prawomocny, od którego nie wpłynęła apelacja. No i przypomnij sobie psy z Paździorna. To miało miejsce 3 dni po. Czyli zostajesz taką samą sytuację. No dobrze, to w takim razie zastanówmy się tutaj, jak to zmienić, bo jak gdyby
Ja już wiem po lekturze raportu, uważam, że państwo się z tym zgodzą, wszyscy, którzy tu ze mną są, że podwyższenie kar nic nie da. No uważam, że skoro mamy teraz takie wysokie już możliwe do orzeczenia kary, nie są w ogóle stosowane. Stosowane są kary niskie, kilku miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu, czyli nieodczuwalne dla sprawcy. Proszę mi wierzyć, po wyjściu z sali rozpraw, na przykład pana, który zastrzelił psa z bliskiej odległości, zresztą na osiedlu mieszkalnym, on dostał 4 miesiące zawieszenia, pozbawienia w zawieszeniu. On się normalnie śmiał. On się śmiał mi w twarz i naprawdę dla mnie bardziej dolegliwe było to dla niego, że on zapłacił dużo swojemu mecenasowi za obronę w tej sprawie. Ja się bardzo ucieszyłam, bo dowiedziałam się, że to jest dobry adwokat. Podobno kilka tysięcy od niego wziął za tą sprawę. Super. Dzięki temu jak gdyby myślę, że odczuł to, że więcej do psa nie będzie strzelał, bo go to kosztował kilka tysięcy. Natomiast on tej sankcji od strony sądu nie odczuł absolutnie. I w takim razie właśnie wracając do meritum. To co trzeba zrobić? Czy trzeba podwyższać kary? Kto ma? Trzeba mieć do polityków z tym raportem. Co zrobić, proszę państwa, żeby ta praktyka się zmieniła i żeby zmienił się zamiar? Bo dla mnie konstrukcja tego przepisu jest po prostu błędna. I przy takim podejściu, jak tu czytam te kolejne postanowienia, które załączyłeś, no to każdy sprawca mówiąc, że nie chciał i w ogóle, hello, ja tak naprawdę kocham to zwierzę, a to, że go nie karmiłem, no cóż. No przy takim podejściu nie doprowadzimy nigdy do zmiany tych statystyk okrutnych, które mówisz. Jakie mamy plany? Ktoś z państwa potrafi powiedzieć, co teraz zrobić z takimi wynikami raportu? Zmiany zawsze są zmianami społecznymi. Dlatego mówiłem o tym nieszczęsnym burgerze z żabki. No ale jak to przełożyć na polityków, którzy... No właśnie, jak to przełożyć na polityków? Dokładnie. Proszę. Może pan profesor spróbuje powiedzieć. Pani Katarzyna. Ja się absolutnie zgadzam, uważam, zawsze ceniłem te raporty, przede wszystkim z tego, również z tego powodu, że wykazują tę zupełnie fundamentalną wadę też koszmarnie przestarzałej ustawy od początku zrobionej w 97 jako przestarzała. Uzupełniając to, czego, co tutaj David powiedział, że nie bardzo już wie i skąd się to wzięło. Wzięło coś z XIX wieku. Ta ustawa jest do tego stopnia przestarzała, że w XIX wieku, proszę państwa, karano za obrazy moralności publicznej. Nie liczyło się żadne oczywiście lot zwierząt i tak dalej. Sprawa, pierwsze przepisy o ochronie zwierząt to były obraza moralności publicznej, to było dręczenie się zwierząt, to było tak, dręczenie publiczne. Wyłącznie. Czy ktoś to ktoś robił prywatnie? Ważne, to, żeby było publiczne. To było nieważne. No i tak było w kodeksie niemieckim jeszcze z czasów Bismarcka. Ale tak panie było. Profesorze, jak to zmienić? Już wiemy, dobrze, to jest dobrze, nie mówimy. Ja tylko chcę podkreślić, jak bardzo jest to przestarzałe. To znaczy, super, że prezydenta Mościckiego to rozporządzenie było dokładnie, po prostu zmieniono zdręczenie na znęcanie się, ale podejście pozostało takie same. Jak to zmienić? Oczywiście to trzeba do twórców, tak, prawda? My nie mamy jednego łatwej recepty na to, jak pan powiedział, to są zmiany społeczne i my tu cudów nie dokonamy. Ale społeczeństwo natomiast już na naszym mówi gruncie, o tym, na naszym gruncie przede wszystkim trzeba dotrzeć do tych, którzy najwięcej działają na wiejskiej i mają największy jakiś wpływ na polityków, jakiś tam wpływ mają. I to jest Poselski Zespół Przyjaciół Zwierząt, który w tym zakresie nic nie robi, kompletnie nic nie robi, nie rozumie problemu i no po prostu się tym nie zajmuje. Mimo poprzedniego raportu, który to samo wykazywał, mimo naszej próby w roku 2010, która zaowocowała potem tą nowelizacją w 2012, nie przeszło. Do tego stopnia nie przeszło, że niektórzy prawnicy właśnie działający w Poselskim Zespole Przyjaciół Zwierząt i działający w organizacjach ochrony zwierząt byli przeciwni tej zmianie, byli torpedowali tę zmianę. I dlatego w tej nowelizacji nie wprowadzono penalizacji osobnych kategorii od znęcania się nad zwierzętami. Dziękuję, no, panie profesorze. Przepraszam, że tak przyspieszę, ale zostało nam 2 minutki. No myślę. Więc droga jest dotarcie na wiejską. To nie jest remedium, bo to niestety nie są posłowie. Pani ma tam blisko. Czy... Pani Katarzyno, jak na wiejską dotrzeć? Pyta no się ja pani Katarzyno. Na wiejską, tylko... Ale jak to zrobić, żeby tutaj w Warszawie zadziałać? No przede wszystkim wspierać polityków i polityczki, którzy w ogóle poruszają ten temat, bo w większości wydaje się, że to jest jakiś niszowy. Czyli dobrze głosować. Czy kontrowersyjny, tak. Nawet po prostu zwracać na to uwagę, czy ktoś w programie ma ten punkt, czy mówi o tym, tak, że to jest istotne ze względu nie tylko na ochronę praw zwierząt, ale i ochronę klimatu.
Więc to są wszystko naczynia połączone, ale i przeciwdziałanie, tak jak powiedziałam wcześniej, przeciwdziałanie przemocy domowej, bo tutaj zmiany mogą być bardzo prosto wdrożone w rozporządzeniach do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy i tam po prostu uwzględnić też właśnie kwestie ochrony zwierząt, bo jeżeli chronimy zwierzęta, to też na przykład bardziej taka osoba, która jest osobą doświadczającą przemocy, będzie skłonna pójść to zgłosić, bo nie będzie się bała, że jej zwierzę zostanie ze sprawą. Tak? Bo to jest też często ten link, że osoby, które doświadczają przemocy, nie zgłaszają jej dlatego, bo obawiają się, ofiarami. Że sprawca będzie się znęcał nad tym zwierzęciem domowym. No to ja myślę, że jest taki wniosek jeden z tej naszej dyskusji, żeby każdy z Państwa, każdy z uczestników i online, tutaj będących na sali, ten raport, który będzie dostępny online dla wszystkich, po prostu był udostępniany, był przesyłany. Tym raportem byli raportowani politycy, ja tak uważam, żeby dotrzeć do tych osób, które mają wpływ na treść ustawy, ale też do władzy wykonawczej, do prokurator, do policji. Ja bym bardzo chciała, żeby jeżeli słucha nas ktoś, kto ma wpływ na to, co czytają prokuratorzy, co czytają policjanci, to żeby taki raport dostał na skrzynkę mailową i żeby ktoś go przeczytał. Być może jest kwestia szkoleń, które powinny być robione i policjantów, i prokuratorów. Oczywiście o szkole już też mówiliśmy, że szkoły powinny były wdrożyć lepsze programy edukacyjne. Dawid, czy ty się z tym zgodzisz? Czy chciałbyś powiedzieć jako autor tego dzieła po prostu? Bo nie ma żadnych z tego, co wiem. Ale powiedz mi, czy ty się zgadzasz z tym, że mamy bombardować tym raportem teraz wszystkich? Uważam, że trochę nie mamy innego wyjścia, no bo co możemy zrobić innego? Zwłaszcza, że przecież wiesz, wyborcza. Że byliśmy kilka razy wspólnie na tym parlamentarnym posiedzeniu przyjaciół zwierząt i obiecaliśmy tak. sobie, że już tam więcej nie przyjedziemy, bo jest to strata czasu. Niestety tak, natomiast drobny akcent krytyczny do tego wspaniałego raportu jest, że tak powiem mojemu byłemu doktorantowi, przepraszam, na naszej prywatnej, że nie trzeba tych raportów upolityczniać w żaden sposób. Ja bym bardzo, bardzo polecał unikanie jakichkolwiek akcentów politycznych i pozostawianie neutralnym i politycznie, no bo to no, a na przykład w tej sytuacji przeszkadza, więc generalnie w ogóle ochrona zwierząt powinna być apolityczna. Ale myślę, że jest tak. w znaczeniu takim, że społeczeństwo nasze chce już tych zmian. I w tym znaczeniu, bez względu tak naprawdę na opcję polityczną, coraz więcej osób zgadza się i z wnioskami z raportu. Jak gdyby, no, ja nie wiem, nie znam osobiście osób, które popierają wciąż okrucieństwo trzymania psa na łańcuchu. Jak gdyby są pewne zmiany, na które są gotowi już nawet ci, którzy teraz tak tego psa trzymają, więc jak gdyby dla mnie kwestia zmian w ustawie jest już oczywista i wymaga tylko kogoś, kto się tym zaopiekuje w Sejmie na przykład, potem w Senacie, ktoś to doprowadzi do tego, że ten projekt dociągnie po prostu do końca. Brakuje mi takich osób. Pani Magdaleno, czy pani też by się zgodziła z taką tezą? Tak, bardzo dziękuję, bo właśnie też chciałam tutaj jeszcze dodać na temat w ogóle tego, co my możemy robić, żeby przekonywać polityków. To jest, tak jak już powiedziała tutaj pani mecenas, oczywiście korzystanie z naszego czynnego prawa wyborczego, ale też biernego prawa wyborczego, dlatego że tak naprawdę osoby, które decydują o tym, jak wygląda prawo w Polsce, to są nasi reprezentanci. Skoro nie mamy tam swoich reprezentantów, to może najwyższy czas, żeby te wszystkie osoby, dla których los zwierząt ma znaczenie, po prostu poszły do Sejmu i o ten los zwierząt zawalczyły. To jest jedna rzecz, natomiast oczywiście też inicjatywy uchwałodawcze, ustawodawcze, obywatelskie, które można składać, które też jakby poszerzają debatę publiczną w tym zakresie. Ale to myślę, już było. Tak, natomiast to tak samo jak ja może tutaj podam przykład chociażby ustawy dotyczącej aborcji. Wiem, że tutaj to nie jest temat, o którym rozmawiamy, natomiast pojawiały się w ostatnim czasie trzy inicjatywy ustawodawcze w tym zakresie, które bardzo przesunęły tą granicę postrzegania problemu właśnie w kierunku prawa do decydowania. I podobnie jest tutaj z kwestią praw zwierząt, natomiast rzeczywiście tak jak tutaj pani mecenas Chrobot powiedziała, społeczeństwo jest gotowe już na bardzo wiele zmian, więc po prostu teraz trzeba przypilnować, żeby te zmiany zostały wprowadzone na poziomie politycznym, czyli pilnować polityków, punktować polityków, brać udział w procesie stanowienia prawa, w posiedzeniach komisji, chociaż wiem, że to organizacje robią, natomiast no, wydaje mi się, że
No i korzystać z tego biernego czynnego prawa wyborczego. Mnie się wydaje, że z czasem w końcu te zmiany nadejdą również w Polsce. Tak, no oby tak się stało. Ja też dorzucam do tego kwestię podejścia, może to będzie dziwne, ale nauczycieli w szkołach, żeby też starali się dzieciakom od małego po prostu programy związane z humanitarną ochroną zwierząt jednak przekazywać ich założenia, bo są takowe, jak się okazuje, w programach nauczania, w jakichś systemach. Natomiast faktycznie są traktowane bardzo, powiedziała, no, bez poszanowania, dlatego że nie są w praktyce realizowane. Czyli mimo tego, że ktoś już przewidział zmiany i faktycznie powinny być lekcje na temat tego, jak humanitarnie traktować zwierzę, takie lekcje nie są przeprowadzane. Więc zacznijmy dwutorowo może, tak? Zacznijmy może rozmawiać z naszymi dzieciakami w szkołach. A oprócz tego wywierajmy naciski na to, kogo, znaczy kto jak robi w Sejmie, zmienia przepisy, i więc głosujmy na tych, którzy faktycznie są za dobrem zwierząt. Dawid, i słowo podsumowania. Myślę, że niestety musimy już kończyć, bo czas nieuchronnie nam minął. Chciałbyś coś powiedzieć jako autor tego naprawdę świetnego raportu, uważam, rzetelnej wiedzy, która została zgromadzona, to jest morze pracy, i co jest fajne, i co jeszcze jedną rzecz powiem, to jest super broń, dlatego że nie mamy tu do czynienia z krzykliwymi, rzekomymi twierdzeniami eko-oszołomów, tak? To nie są twierdzenia eko-oszołomów, to są po prostu dane statystyczne. One wynikają z dokumentów, więc to jest coś, co naprawdę może być takim fajnym orędziem, fajnym argumentem w dyskusji z politykami, że to trzeba po prostu zmienić. Ja nie jestem aż takim optymistą, niestety. Sama znów przywołam przykład naszej obecności w Sejmie na spotkaniu polityków z rolnikami. Pamiętasz, co się działo? Do nich nie trafiają dane statystyczne po prostu. Oni nie posługują się w ogóle taką kategorią. Oni wiedzą lepiej. No i koniec. No to wracamy do problemu socjologii wsi. No właśnie. No dobrze, ja chciałam Państwu podziękować wszystkim, którzy byli z nami online. Raport będzie dostępny online dla wszystkich. Tak naprawdę chcemy, żeby dotarł do jak największej ilości osób, żeby, może by tak śmiało powiem, żeby większość Polaków się z nim zapoznała, a przynajmniej z jego wnioskami, rekomendacjami na koniec. Wiedziała i wiedziała, no jak wyglądają realia tak naprawdę. Dokładnie. Nie wyglądają często tak, jak media to przedstawiają, bo niestety media bardzo często nagłaśniają i słusznie przypadki takie bardzo drastyczne, ale cała reszta wygląda nieszczególnie interesująco po prostu. Tylko że jedno jeszcze słowo do tego komentarza, przepraszam bardzo, dosłownie dwa zdania. Tylko że media naświetlają to generalnie, jak to się mówi, ramują chyba, pani redaktor. Jest zawsze ta ramienia jakiegoś anomalii, zboczeńców, czegoś, co jest anomalią, a normalność to jest dobra. Otóż tak nie jest. I my musimy sobie zwrócić, musimy skonfrontować rzeczywistość taka, że okrucieństwo należy do reakcji behawioralnej czy psychologicznej ludzi, i bez specjalnych środków my tego nie zwalczymy, że jest instytucjonalna przemoc, która demoralizuje wieś i tym podobne czynniki. A więc to nie jest sprawa tego, że my jak pozamykamy tak zwanych zboczeńców do specjalnych zakładów czy więzień, to będzie wszystko dobrze. I to jest jedna moja, jak ja powiem, zarzut generalnie do tego ramowania wiadomości o przemocy wobec zwierząt przez media. To nie jest zjawisko marginalne, ani sprawa zboczeńców, ani nienormalne. To jest niestety zjawisko systemowe. Jeżeli się do tego poważnie nie zajmiemy, nie potraktujemy tego poważnie, również z powodów społecznych, to nic takie gadanie ustawiczne, przepraszam, o zboczeńcach nie pomoże. No. No i jeszcze jedno słowo może. W Polsce nie mamy instytucjonalnej ochrony zwierząt tak naprawdę. Nie wiadomo, kto miałby się tym zajmować, no bo nie ma żadnych instytucji, które de facto dbałyby o wdrażanie przepisów ustawy o ochronie zwierząt. Jest co prawda inspekcja weterynaryjna, no ale inspekcja weterynaryjna ma cały szereg zupełnie innych zadań i została doklejona na siłę, bo nie było komu tego powierzyć. A bez tego będzie trudniej cokolwiek zmieniać, no bo wychodzi na to, że ta ustawa jest po prostu niczyja.
że nikt się nie poczuwa do tej odpowiedzialności za jej formułę, za jej treść, za jej stosowanie. Tak, i to jest przerażający wniosek. Ja myślałam, że taką instytucją, naiwnie myślałam, jak kończyłam prawo, że taką instytucją jest prokuratura i sądy w Polsce. Okazuje się, że niestety nie, więc może jakiś rzecznik praw zwierząt, może pomysł, żeby pójść dalej w tej ochronie zwierząt i dać im taką konstytucyjną po prostu ochronę. Bardzo Państwu dziękuję, wszystkim tutaj na miejscu, jak i Państwu, którzy byli z nami online przez całą konferencję. Wszystkiego dobrego, do widzenia.